Hej wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę bardzo, przed Wami prezentuje się pokój dziewczynek. Dokończyłam go. No, trochę jest tak nawalony, że tak powiem, no ale nic. Myślę, że jest dosyć przytulny, różowy, no jak to na dziewczynki przystało. No i tutaj zrobiłam łazienkę już, bo potrzebowałam już tutaj parę osób chciało siku, więc no... Musiałam tutaj dorobić. Mieliśmy chyba z 9000, więc troszkę nam spadło na te dodatki, ale już bierzemy się do roboty. Tutaj nasza księżniczka wstała, może zjeść sobie coś jeszcze przed szkołą, bo ona zakończyliśmy w czwartek po południu. Ja dograłam ten czwartek do końca. Ona wróciła ze szkoły, odrobiła lekcję. Tutaj no za bardzo jej się nie podniosło. Przez to spóźnienie chyba, no nic, trudno, tutaj dzieciaki się trochę uczyły, nic ciekawego się za bardzo nie działo. Także słuchajcie, dalej malujemy, wysyłamy dzieciaki, myślę, że tutaj czekajcie, kiedy... Aha, jutro ma nasz mały Dominik chyba, tak. A w niedzielę chłopaki, także myślę, że weekend spędzimy na urodzinkach wszystkich dzieciaków. Tutaj miałam kupić telewizor, słuchajcie, a wzięłam się za pokój, bo ona ma takie pragnienie, a wzięłam się za pokój tak naprawdę, żeby dokończyć dziewczynek, no i tą łazienkę. No ale cóż, nie sprzątaj, nie sprzątaj. Chodź tu, o, pieluszkę trzeba zmienić dziedziusiowi i skończyć ten obraz. Ja sprzedam, bo teraz kasa jest nam teraz, cały czas kasa jest nam potrzebna, bo jeszcze mamy sporo pomieszczeń do dokończenia. Pokaż się. Aha, okej, okay, dobra, już zostaw ileś do tej szkoły. Okej, okay, ja to sprzątnę. Aha, ona jest wegetarianką. Boże, muszę pamiętać, kurczę, o tym, bo zapominam. Ale ta jajecznica chyba była dobra, bo nie ma żadnego z ogona strójnika. Chłopaki jeszcze sobie śpią, okej. Okay. Tutaj nasza Cecylia chyba, tak? Cecylia, muszę sobie przypomnieć imiona, bo już powoli troszkę zapomniałam przez te parę dni. Ok, więc malujemy. Może tutaj skoczymy sobie jeszcze. Tylko ty pracuj, ucz się pilnie. O. To myślę, że będzie ok. Ty skończysz obraz i myślę, skoczysz tutaj, sprzedasz wszystko w ogrodzie. A ja za ciebie sprzedam ten obraz. Wiecie co, tak zastanawiam się nad kupnem tego tableta. Tego do malowania takiego. Wydaje mi się, że szybciej tam się maluje te obrazy jakoś. I lepszej jakości. Wspaniała, 600, no widzicie, trochę słabo, kurczę. Z tymi obrazami. A jaki ty chciałaś namalować? W stylu abstrakcyjnym, okej. Okay. Słuchajcie, mamy który trymestr? Nowe dziecko. Trzeci tym, no to jeszcze sporo, także na pewno w tym odcinku jeszcze nie urodzimy. Tutaj Dominik się chyba dobrze czuje. Sprzedawaj, sprzedawaj. Chyba, słuchajcie, wielkich kokosów nie ma z tego. Poczekajcie, chciałabym zobaczyć, po ile te drzewka pieniążkowe. Cechy. No dobra, zobaczymy tak. No gdzieś tutaj. Wiecznie czysta. Drzewko pieniążkowe 5000. Kurczę, drogo. Czekajcie, mamy 2000, może możemy kupić jakąś cechę, która nam pomoże. Czarująca może nie, chociaż też jest fajna. To nie, pęcherz, no przydałby się, bo ona cały czas jest... O, widzicie? Może to kupimy, będziemy od razu lubieni przez kreatywna wizjonerka. Widzicie, mogliśmy to kupić. No nic, pospieszyłam się, następnym razem kupimy sobie to. Tutaj jeszcze dwa arcydzieła. Myślę, że uda nam się wbić. I zaliczymy sobie ten etap w aspiracji. Co by tutaj jeszcze? To się w miarę dobrze czujesz, także chodź, namalujesz tutaj ten abstrakcyjny chyba chciałaś, tak? Duży? Tak. Okej. Okay. Dobra, chłopaki, bo ja widzę, że wy tu już powoli się robicie głodni. Może jeszcze chwilę wam dam. Chociaż to troszkę bardziej. No to jeszcze chwileczkę. A tutaj Cecylka. Wow, Cecylka już może wstać.
Ona już zdecydowanie może wstać, skorzystać i chyba ją wykąpiemy, bo tu już jej higiena mocno spadła. Ale może najpierw zje. Co my tu mamy? Spaghetti. Ok, akurat 3 to i chłopaki zjedzą i ona. Mam nadzieję, że się nie... Kto? Aha, no nic, jak mamy porządek, no to nie masz co tu sprzątać. 4 godziny, ok, spoko. Nie powinno się zepsuć. W trakcie. Okej, ty sobie malujesz. Chłopaki jeszcze to tu bardziej potrzebował. Chodź, ty sobie wstaniesz. Już, skorzystasz tutaj z nocniczka. No i zaraz wam przestawię bliżej troszkę te spaghetti, żebyście nie musieli łazić. O, patrzcie, drugi poziom, super. Cecylka też już ciśnie. Chłopaki też, powiem wam, oni chyba też wbiją te piątki. No zobaczcie, tutaj po prostu poruszenie, no tutaj już. Jest wbite. Patrzcie, 100%, ale jeszcze czwarty, także już prawie, już prawie. Tutaj tobie też klikniemy za chwilkę. O, trzeci poziom. Zobaczmy, jak tobie idą. O, no zobaczcie, on już praktycznie ma piątki, także chłopaki też będą mieli super cechę. Dzięki temu będą się szybciej uczyć. No, załatwiaj, kochana. Bo chłopaku muszę postawić... Oj, miałaś... wypadek z nocnikiem. Ok, bierz sobie tą porcję i mamusia zaraz cię wykąpie. Jak skończy obraz. Wzięłaś już? Ok, to teraz ja przystawię to tutaj. O, karetka jedzie. Kurczę, no nie mogę wcelować. Matko, tu postawię. Tu na pewno się postawię, ok? I weź sobie porcję. I możesz przyjść się tutaj już uczyć na przykład myślenia. Obojętnie czego, i budowania, i myślenia, i wszystkiego. I powbijasz sobie piąteczki. Ty też już możesz wstać. Słuchaj, 3 godziny, no okej. Myślę, że przez 3 godziny się wysiusiasz. Weźmiesz sobie porcję i też tutaj będziesz sobie badał kształty, budował i tak dalej. Może później jeszcze, o, zobaczcie. To nawet nie musisz już budować wieży, bo już wbiłeś. Super, cieszę się. I tutaj korzystanie z nocnika też wbije, także słuchajcie, wyobraźnia weźmie sobie, pobawi się lalkami tutaj. No, hop. Ok, ty będziesz smutna teraz, tak? No nic, trudno. Jakoś sobie poradzimy. A ty co? Co ci dolega, moja droga? Sprzedaj ten obraz. O, za 2000. No to nieźle. I możesz tutaj wyczyścić. Wyczyścić ten nocniczek. Dopóki nie masz chwili, co ze sobą zrobić. Ok, i już bierzemy Cecylkę, będziemy tutaj kąpać. Chodź malutka, wykąp. Cecylia. A ty odłóż ten talerzyk. O, a ja sobie wezmę ten talerzyk i tutaj ciach wrzucę. 60, super. O, już mogę kolejny talerzyk. Tylko muszę go ochwycić, dobrze. Ok, więc wykąpiemy Cecylię i też będzie mogła się uczyć, a później same chyba pójdziemy spać, o ile tutaj nasz Dominik nie będzie płakał. Ty już zjadłeś, super się czujesz. O, zobaczcie, już płacze. No dobrze, no malutki, musisz wytrzymać, my tylko wykąpiemy Cecylkę i się tobą zajmiemy, także nie płacz. Ok. Poczekajcie chwilkę. Ok, już jestem. Jak tam? Kąpiesz, tak? Ok. Więc Cecylia... No już, Dominik, nie płacz, kochani. Już zaraz się tobą zajmuję. Słuchajcie, co będziemy, czym się zajmować? Może pobawmy się chwilę tutaj domkiem dla lalek, albo nawet dwa razy. Pozwalam. Ok. Aha, czyli my się zajmujemy po prostu Dominikiem. Zobaczymy, o co mu tam chodzi. Czy on po prostu chce się przytulać, czy... A później siusiu i spać. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Stolik do zabawy klockami, budulec. Chyba na razie nie będziemy żadnych zabawek kupować. Myślę, że na razie... Okej. Wydaje mi się, że są w dobrym stanie na razie nasze roślinki, także pozwalam ci iść do innego klienta. O, możemy coś ewoluować. Zobaczcie. Oho, chyba to. Ewoluuj. Widzicie, już fajnie. Fajnie nam rośnie. Wiecie co, w ogóle, no taki mam pomysł, żeby sobie tą szklarnię zmienić. lubię tworzyć ogród. O, zobaczcie, też wbił piąteczkę.
Aha, kurczę, nie zauważyłam, co on chce. Powiedz. Pogadać chcesz, okej. To słuchaj, przytulimy cię, podrzucimy, pogaworzymy i pokołyszemy. Mam nadzieję, że to wystarczy, bo już jesteśmy troszkę zmęczone. No, troszkę jesteśmy zmęczone. Słuchajcie, teraz tak. Ty się bawisz. Ty, skoro już zdobyłeś ten poziom, pokaż. Poruszania się. Aha, badasz kształty. Okej, super, więc zaraz zdobędziesz. Boże, ale naprawdę powiem wam, dzieci bardzo super się uczą, bardzo fajnie, cieszę się. Ty myślenie i później wyobraźnia, okej. I ty również wyobraźnia. I co, już lepiej troszkę? No widzisz, to jeszcze tylko cię pokołyszemy, żebyś sobie usnął. A Cecylia bawi się tutaj trochę, kurde, kałuża brudne te... denocniczki, ale to nic. Ale to nic, ale to nic. Okej, słuchajcie, kurczę, no chciałabym tutaj już zbudować ten... zbudować, znaczy no tutaj urządzić nasz salon. I ten telewizor i w ogóle... O, chcesz porozmawiać z Pluszakiem? Nie ma problemu. Przypnę ci to. Zerkniemy, ile kosztuje ten największy telewizor. Chciałabym tu walnąć tą wielką, wielką plazmę. Poczekajcie, zobaczymy, ile to kosztuje. O, co, takie coś bym chciała. Nawet nas stać, słuchajcie, bo za 4000. Walniemy to. Ale to już będzie hardcore, słuchajcie, wszystkie pieniądze na plazmę. Nie no, słuchajcie, mam jeszcze 3000 na dobrą kanapę, także nie jest źle. Dobra, słuchajcie, na razie postawię byle co. Żeby się tutaj... Jaki kolorek... O, taki ładny. Dobra, na razie, słuchajcie, postawimy to. Czy równo stoi? Żeby po prostu było coś. Później sobie tutaj jeszcze coś dostawię w międzyczasie. Okej, mamy telewizor, mamy plazmę. Moją wyczekaną. Super. Co tutaj się stało? Wiesz co, to weź sobie zabaweczkę jeszcze, pobaw się chwileczkę zabawką, jakimś może tym triceratopsem. Oj, stoisz prawie w kałuży. No nic, no na razie mamusia jest zmęczona. Dobra, już te ręce, daj spokój z tymi rękami. Idź się kłać. Bo zaraz dzieciaki będą cię znów potrzebować, spełniło ci się pragnienie. Więc lecimy dalej tutaj z czymś. Może badaj kształty, układaj, co tam trzeba. O, patrzcie. Bijemy piąteczkę. Chyba zaraz wbijemy. Przyspieszę troszkę. Ciach. Może oglądać dzieło sztuki. Super. Super, super, super. Więc teraz siadasz i tutaj dalej będziesz sobie jeszcze kształty badał. O, zobaczcie. Nie jest pierwszy uczeń w szkole, bo on się nie będzie ostatnim do poprawy swoich ocen. No kurczę. Na pewno, bo musimy mieć szóstkę. No ale zobaczcie, już tam niemało zostało. Okej, leć siusiu i będziesz odrabiać lekcje, wiesz? Bo, o, żeby poprawić te... O, myślałam, że Dominik płacze, ale na szczęście nie. Okej, tutaj może weźmiemy, kupimy jej jeszcze... słuchajcie, jak to się nazywa teraz? Momencik. Momencik, momencik, to, szkolne projekty, o, powietrze, robotyka, reakcja chemiczna, o, ten wulkan może jej kupimy. To wtedy ona jej się, polepszą jej się oceny i wbije odpowiedzialność, także to będzie spoko. Później przyjdziesz sobie tutaj, zacznij pracować rzetelnie, o, tak zrobimy, to będzie też dobry pomysł na poprawę ocen. Szkoda, że jest piątek. No, na teraz dwa dni. Co tu się stało? Czemu nie układasz klocków? Jeszcze masz tutaj troszkę do wbicia. Piąteczki. Oj, tobie dużo brakuje. To ty jeszcze będziesz się bawił na pewno zabawką tutaj. Jakimś może potworem zębaczem. Później jeszcze będziesz chwilę układał tutaj klocuszki, bo się na razie dobrze czujecie, także... Aha, tobie już się powoli chce spać, ale tobie już mało zostało. Więc zaraz cię położymy spać tutaj dobrze, Cecylka się bawi, później jeszcze możesz lalkami. Czy to odrobiłaś lekcję?
Nie odrobiłaś, no właśnie, więc nie wiem dlaczego. Się nie... A co tu? Poznaj 5 nowych synów? Nie, na razie nie. Nie będziemy się zajmować aspiracjami dzieci, niestety. Znaczy, niestety, niestety, nie mamy na to czasu za bardzo tutaj, bo są ważniejsze sprawy. Roślinki coś nam słabo rosną, powiem wam, nieciekawie. O, 5 poziom myślenia. Zuch, chłopak, później możesz się położyć spać. Dobra, nie będę ci odklikiwać tego na razie. Ty później wstaniesz i pójdziesz coś zjeść. Aha, nie pójdziesz, tylko zmienisz, zmienisz pieluszkę i pójdziesz coś zjeść. Pokaż się. A czy to byłaś siku? Też nie byłaś siku. Ani nie byłaś w toalecie, ani nie odrobiłaś lekcji. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Cecylia? Uczysz się, zuch dziewczynka. Chłopaki też. Okej. Okay. Słuchajcie, przyspieszymy trochę. Chodź tu, wstań, bo tu za długo już płacze nasza dzidzia. Może potrzebuje czegoś jeszcze, oprócz zmiany pieluszki. Nie, na razie nie. Bardzo głodny? Przecież nie płacze. Zobaczcie. Nie wiem, o co chodzi. Dziwne to było. A co ci tu rośnie? Ty, Agnieszka, co ci tu urosło? Kreatywna, a nie umysłowa, chyba tak? Okej. Okay. Dobra, przerwij na razie. Idź się wysikaj. Odrób te lekcje. A co ty sobie wzięłaś w ogóle do jedzenia? Co ty sobie? Płatki zbożowe, no oszalałaś. Przecież ty się tym nie najesz. Weź to zostaw. Gotuj najlepiej coś, bo już nie ma spaghetti. Poczekajcie, zobaczymy co... O, karb błotny. smażony okoń. Omlet. Może omleta. Na duże. Znaczy dla dużą porcję, dla całej rodziny. Zostaw, zostaw. Bo to jedzenie czegoś takiego nie ma kompletnie sensu. O! Patrzcie, też wbił już. 5. A jak tam ta wyobraźnia? Słabo trochę, to jeszcze raz będziesz się bawił. Może kimś tutaj gościem. Będziesz się bawił, a później pójdziesz spać. Ty śpisz, ty się bawisz. To będziesz mogła jeszcze tutaj sobie poprzytulać się. Do przytulaczka. O. Pokaż, co robisz. Dobrze, masz szczęście, bo się wysikałaś. Gdzie idziesz do chłopaków? No, zamiast do biurka usiąść, to ty z chłopakami będziesz im tu przeszkadzać. Czemu jesteś zły? No dobra, to już nie będziesz się bawił tym. Położę cię spać. Jak wstaniesz, to się będziesz dalej uczył. Tutaj co się stało? Aha, brudno jest. No jest, no widzisz, no trudno. Nie ma kto sprzątać na razie. Ty gotujesz. Tutaj Dominik nic nie chce. Zabawa i głód. To sobie przyjdziesz tutaj zjeść omleta, jak mama ugotowała. Okej, okay, 4. poziom, super. I może, nie wiem, tutaj przyjdziesz troszkę pobawić się w takim razie. Ale mam nadzieję, że skończysz tam. Już mało ci zostało. Spięta. Nie bój się, nie masz co się bać. Super, odpowiedzialność rośnie. Wow, dosyć sporo nawet. Także zjesz i później może jeszcze dokończysz tutaj troszkę. Która jest dopiero 20. Także jeszcze mamy chwilę. Ty jak zjesz, może jeszcze się położysz na chwilę. Tutaj prześpisz. Cecylka, co robisz, kochanie? To skorzystaj z toaletki. Później jeszcze raz możesz tutaj przytulić pluszaka. Pogadać z nim. No i pójść spać. Już jest 20, także... Pozwolę wam się położyć już, dzieciaki. O, dobrze, że zostawiałaś talerz, bo też bym zapomniała o nim. To schowamy do lodóweczki. No dobra, mam nadzieję, że ty nie zmyjesz. O, super, poczekajcie, ja tylko wyrzucę ciach. Okej, okay. Ale burza. Troszkę przyspieszymy, bo tylko tak naprawdę ona nie śpi. Żeby ta zabawa jej podrosła. Znaczy, ona przy tym projekcie... Fajnie, jest to tak różowo, słuchajcie. Boże, naprawdę, trochę nie wiem, czy nie przesadziłam. Ale trudno. Dziewczynki to dziewczynki. O, już płacze nasz maluch. To możesz wstać, też zmienić piluszkę, chodź. I od razu się wysiusiasz.
bo to już pora najwyższa, będę trochę tak przyspieszać. No i okej, wszystko w porządku z nim, nic nie chcę więcej, to skorzystaj sobie z łazienki. I może wylniesz sobie jeszcze jeden obrazek. Impresjonistyczny może być. Czekajcie, czy tu jest coś? Nie ma, nie ma. No nic, okej. Tobie rośnie, zabawa nie rośnie przy tym, szkoda. Szkoda, szkoda. Ale za to rośnie ci tutaj odpowiedzialność. Także to mnie cieszy. Ale już masz duży brzuch, już chyba masz trzeci trymestr, co? A, za 11 godzin. No to już niedługo, w przyszłym odcinku pewnie będziemy rodzić. Jak tam ci idzie? Kończysz czy nie kończysz? Długo ten projekt robisz. Później schowam ci do wyposażenia, żeby nie zapomnieć o nim. A jutro będziesz, moja droga, cały dzień się uczyć i grać na swoich skrzypcach, żeby wbić dziesiąteczkę. Żeby wbić dziesiąteczkę. Później zrobimy z niej nastolatkę. Aha, czyli tu trzeba było też zrobić jakiś pokój. Nie wiem, jakby to wykombinować. Słuchajcie, nie był wielki ten dom, ale tak naprawdę, jak tutaj powstawiam dekoracje i tak dalej, tu urządzę salonik, postawię stół, to nie będzie tyle miejsca tak naprawdę. Zobaczcie, tu urządzę do końca te dwa pokoje, kuchnię też urządzę, także powiem wam, że nie będzie wcale tak, tak dużo miejsca, jak to się wydaje. Także no, taki dom przy 8 simów praktycznie non-stop, no to nie jest wcale taki ogromny, że tak powiem. A tym bardziej, że jest wszystko, wszystko na jednym poziomie, bo ja tak wolę, nie lubię skakać się. Jeszcze ewentualnie piwnice czasami mogę zrobić, ale przeważnie wolę domki, które są wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. Już prawie kończysz, co? Ciekawe, czy będzie ładny, czy taki... Ciekawe, jaka będzie jakość. O, bo tam chyba jeszcze jakość jest tego projektu. I jak tam? Przyspieszymy troszkę. Znowu jesteś spięta. O, namalowałaś. Ale ładny. Bardzo ładny obraz. Ale sprzedamy. Jeszcze raz, może pejzaż jakiś. Nie kariera. Arcydzieło. No, nic jej nie idzie na razie. O, zobaczcie. Jest, udało ci się. Chyba nawet dobra, jakoś dobra. Schowaj do wyposażenia. I może obejrzyj sobie telewizję chwilę. Bartosz ma wkrótce urodziny, bo już też... Aha, bo dzisiaj urodzinki zrobimy Dominikowi jeszcze. Myślę, że sobotę jeszcze chwilkę przegramy, bo mamy jeszcze parę minutek. Ale włącz sobie, słuchaj, oglądaj kanał. Programy dziecięce. Bo tu chyba będziecie słabo rosła ta. Słabo... A nie, no nawet rośnie ta zabawa. Ale wielki telewizor, Boże, chyba będą chciała tą kanapę odsunąć. O, matko. Okej, okay. I kładziesz się spać, bo już jest, słuchaj, pierwsza w nocy. No nic, sobota trochę poszalałaś. Ale idź, no nie zwróciłam uwagi, która jest godzina. Ty kończysz to i też się położysz. O, super, sprzedaj. 1700, to też nie tak mało. I połóż się jeszcze na chwilę spać. Rozmawiaj o tej... Nie, może na razie nie, bo nie będziesz chyba z nikim... wolontariat też nie. Też nie na razie. O, już usnęła. No okej, wszyscy śpią. Dominik urodziny ma. Dobrze, zaraz mu zrobimy urodziny. Śpisz, poczekajcie, zobaczymy. O, wow. O, wow, chłopaki, wstajemy. Chciałam przerywać, ale widzę, że nie ma co. Ile tu jest? 5. Dajmy wam tutaj. Widzę, że nie ma co, bo tutaj chłopaki są głodni i już trzeba się nimi zajmować. Chodź tu, może później sobie pogadasz z misiaczkiem. Okej. Okay. A ty, kochany, też. Może jeszcze dośpisz chwilę i później sobie weźmiesz. Przez ile godzin to będzie dobre? 7. No to spoko. Cecylka. O matko, Cecylia jaka jest głodna. O matko, to wstawaj kochana. Też weź sobie porcję.
Bierz sobie porcję, a później się będziesz tutaj znowu bawiła czymś. Okej. Boże, no już, już. Już, już. Już sobie bierze. I tu postawię przy nim, żeby też mógł sobie wziąć resztki. O. O, już się lepiej czuję. Dobra, słuchaj, wstawaj, bo tutaj malutki nam płacze. Gdzie on idzie odłożyć ten talerzek tak daleko? Jak tam? Już dobrze? Dobrze. To w takim razie skorzystaj z toaletki. Aha, no to przyjdziesz sobie wziąć porcję tutaj. Okej. Okay. A ty? Ty się teraz bawisz. To jeszcze, o. Ci tutaj naklikam. Jeszcze raz. I to tyle, bo na razie ty już chyba wszystko umiesz. Super, no zobaczcie jaki wynik. Kolejne dziecko i z takim wynikiem cieszę się. Ty musisz jeszcze troszkę wyobraźni, ale to spokojnie, bo dopiero jutro macie urodziny, także... Także spokojnie. Okej, okay, namaluj arcydzieło. No mam nadzieję, bardzo bym chciała, żebyś namalowała to arcydzieło. Kupować ula nie będziemy. Aha, i wiem co chciałam kupić. Jeszcze zrobię to z wami. Ponieważ chciałam kupić tego stracha na wróble. To jest też podobno bardzo dobra rzecz. Że on też sprząta w domu i tak dalej. Tutaj chyba będzie. O, patrzcie, 450 to nie tak dużo. Może takiego postawimy? Nie, dobra, tego klasycznego. O, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze nigdy, powiem wam pierwszy raz. Pierwszy raz w ogóle w swojej rozgrywce mam tego stracha. Tutaj ciach na sprzedaż. Zobaczymy, czy on naprawdę nam pomoże, czy nie. Rozmawiaj, przyjrzyj. No dobra, zaraz tam się będziemy... Aha, teraz sobota, niedziela. Czekajcie, to schowam. O. Teraz sobota nie będzie ogrodnika, sobota, niedziela. A tutaj rośliny trzeba podlać. Później sprzedaż wszystko. I teraz dzidzia nie ma co robić. Czytaj książkę. Muszę poczytać sobie książkę. Taki mały dzieciaczek już czyta. Śmiesznie. Okej, okay, dzidzia tutaj. Większa troszkę. Dobrze się czuje, także niech sobie śpi do końca. Skorzysta z toaletki i ćwiczy. Aha, mały Dominik płacze. Więc nie będziemy sprzedawać wszystkiego, tylko może nakarmimy go. Bo może on chce jeść. Troszkę przyspieszę, wiecie? Bo tak zawsze rozciągam te odcinki. O, aż tutaj idziesz, okej. Okay. Okej, okay, wyrzucę. No, o. No to chodź, tu baw się lalkami, a później jakąś tutaj figurką. A ty idziesz tutaj do niego? Idziesz, okej. Okay. Mam nadzieję, że jest głodny. A nie potrzebuje czegoś innego, chociaż też już dawno go nie karmiłam. A się wyświetliło, że niby jest głodny, a nie płakał. Nie wiem o co chodzi. Może jeszcze go przytul, gawosz i wtedy przyjdziesz tutaj zmienić, te, znaczy zmienić, nie zmienić, tylko, aha, przeczytał, tylko zebrać wszystkie roślinki, przeczytał już książeczkę. Kurczę, no tak naprawdę nie mam co już mu dać tutaj do roboty, bo on wszystkiego się nauczył. Zuch chłopak. Może słuchajcie, im też dzisiaj zrobimy urodzinki. Mają wszystko wbite na piątkę, ale nie, nie będziemy tak... Aha, ty już wstałaś i sobie tutaj ćwiczysz, okej. Okay. Słuchajcie, chciałabym mieć też zwierzątko, ale to chyba nie w tej serii, bo to jednak te jedno... Czekajcie, ile nas jest? 3, 6, 6, także jeszcze mamy szansę na te bliźniaki, wiecie? Mam nadzieję, że... O, co tu się? Sprzedaj obraz, okej, okay, na pewno sprzedamy. Ale go długo karmi. Okej. Okay. Nie wiem, co z nim zrobić, wiecie? Nie wiem. Może sobie po prostu usiąść? Ty się uczysz, ty? Siusiu, chcesz? Czemu płaczesz? Nie płacz, no. Tak, a później jeszcze sobie tutaj z koteczkiem pogadasz. Okej, okej. Pokaż. Nie przebierasz się. To zmień strój na jakiś codzienny. Ja cię przebiorę w takim razie.
Szósty poziom, spoko. To co, porozmawiamy może? Powiedz dowcip, o ptakach porozmawiaj. Wdaj się w pogawędkę. Straszenie, no dobra, ale to nie wiem, czy nie będzie złośliwe, ale dobra. Sprzedajemy. No, słuchajcie, kasa nam jednak leci. No sporo, sporo zarabiamy. No nie, powiedzcie, za te obrazy też jest sporo. O. I za ten ogród też dosyć sporo zarabiamy, także no... Opłaca się jak nic. Super. Zdobył też. Zobaczcie, no piąteczki, piąteczki, wszystko. No nie, no jestem... Jestem bardzo zadowolona. Może sobie pogadacie, chłopaki, bo macie... Macie tutaj niską uwagę, i jeden, i drugi. Po prostu sobie pogadajcie. O superbohaterach nawet tak super bardzo się nie przyjaźnicie, także może przyda wam się chwila rozmowy. Ty jesteś głodna, także pójdziesz sobie coś zjeść. Może prysznic weźmiesz później? Jakoś słabe z tą twoją higieną. Ty sobie się usiesz i też uwaga, tak? Okej, okay, to sobie tutaj będziesz gadać z kotkiem. Ty już pogadałaś z nim? To jeszcze raz, daj się w pogawędkę. O matko, on się rusza. Jezu, przyjrzy się. A czy on... Mamy go tutaj w tych? Nie mamy go w związkach. Opowiedz jeszcze raz dowcip. O ptakach. Daj się w pogawędkę jeszcze raz. Dobra, już nie oglądaj. Ale się rusza, Boże, straszne to jest. Upiorne. Dobra, to idź. To już idź. Chłopaki sobie gadają. Super. Okej. Okay. Cecilia też sobie tutaj zajmuje czas. I może nie wiem. Lulkami będziesz się bawić? O. I to tyle. Coś słabo, powiem wam. Czemu nie mamy go by tutaj w znajomych? Nie wiem. Daj się w pogawędkę jeszcze raz. Nie wiem, może podlej. Podlej teren. To ci trochę podrośnie. I poziom ogrodnictwa i... Wow. Strój i kapelusz trochę na wróble. O matko, ostro. Wow, fajnie. Słuchajcie. Strój. I kapelusz trochę na wróble. Śmiesznie, okej. Okay. O, zdobyła piąty poziom. Aha, komunikacji. No to fajnie. Też jej w miarę bardzo, znaczy w miarę. Bardzo dobrze jej idzie. Później może jeszcze pobaw się jakimś mruczkiem. O. Ty jesz sobie, jesz, a później weźmiesz sobie prysznic, okej. Okay. Może zadzwonisz gdzieś, może do Markusa, nie wiem skąd ty ich znasz. Aha, ty z nimi gadałaś, jak byłaś malutka. Także zadzwoń, bo masz słabą, tutaj, słabe towarzystwo. Okej. Okay. I wróć do ćwiczeń. A ty chodź tutaj, maluj, chodź. Aha, może postarzymy już Dominika, słuchajcie, bo to już pora. Postarz, bo on ma już urodzinki dzisiaj. Dzisiaj. Także słuchajcie, fajnie. Arcydzieło i sprzedać obraz. Aha, czyli obojętnie jaki. Przyjdziesz postarzyć, skorzystasz z toaletki. I jeszcze coś namalujesz, bo przed kolejnym odcinkiem również chciałabym coś tutaj dołożyć. Tak, co odcinek będę... remontować jedno pomieszczenie. Mam nadzieję, że wystarczy nam tej kasy. No to wszystko. Jak tam? Cecilia, przecież miałaś się bawić chyba jeszcze. Aha, bawisz się, okej. Okay. Ty bierzesz prysznic. Dominik może spodziewać się prezentu. Okej, okay, niezależny, zrobimy ciach. O matko, jaki blondasek! Fajny chłopczyk, słuchajcie, ale super. Super, cieszę się. To Dominik może iść tutaj do chłopaków. Się uczyć powoli czegoś. Fajnie, fajnie. Już Dominik będzie się powoli uczył. A chłopaki tak naprawdę, cóż, no... Wszystko umieją. Więc...
O, sobie rozmawiasz, okej. Więc nie będą przeszkadzać tutaj Dominikowi. Dominik będzie mógł śmiało bawić się wszystkim. Ty będziesz zmęczona, to może później położysz się już spać. Ty siusiasz, super. I namalujesz coś. Czwarty poziom, super. Także słuchajcie, no Cecylia też będzie na pewno miała piąteczki wszędzie. Sprzedam tylko szybciutko jeszcze tą kołyskę, żeby później nie zapomnieć. Ciach. Na tych kołyskach też jest niezły biznes. Słuchajcie, jak będziemy mieli tyle dzieci, jakby tak policzyć, ile tych kołysek sprzedam. No to też spora kasa. Czy on nam już się pojawił tutaj? Czy on w ogóle się pojawi, czy nie? Boże, nawet nie wiem. Nie wiem, jak to rozwiązać. Ale mamy telewizor, wow. No, chciałam go tutaj, chciałam. Tutaj zrobimy jeszcze później łazieneczkę. No, chyba następnym pomieszczeniem, a chociaż może nie, chociaż tutaj jeszcze. Zobaczymy, na ile nam starczy. Ile mi starczy. W sumie, bo wy tego nie będziecie widzieć. Będziecie widzieć efekt końcowy. Okej. To co, malujemy? Nie wiem, co z tymi chłopakami zrobić. No nic, do jutra muszą wytrwać. Jutro z samego rana zrobimy im urodzinki. Czyli już w następnym odcinku. O, chcecie się, okej. To chodźcie sobie korzystać tu z nocnika. Ty również chodź. O, już jesteś powoli głodny. Może ty później pójdziesz coś ugotować, czy nie? Nie wiem. Ty się jeszcze bawisz, okej. Co tu chcesz rozbić? Nie, nie będziemy rozbijać. Okej, dobra. O, ty się dobrze czujesz. Wy sobie siusiacie, okej. Ty zaraz się kładziesz spać, a ty będziesz głodny zaraz, to okej. Tobie wyciągnę coś tutaj do jedzenia. Może jeszcze przed tą zabawą, tym domkiem. Ile tu jest? O, akurat jedno zostało. No, tutaj postawię. To weźmiesz sobie porcję i później jeszcze się pobawisz. Chłopaki, chodźcie, pogadacie sobie jeszcze razem. O przebiegu dnia, o zwierzęciu. I może, nie wiem, opowiecie sobie historię. Mam nadzieję, że sami będziecie później rozmawiać. Ty jedziesz, okej. Ty tutaj jedziesz z obrazem. Jak tam? Poczekaj, żeby to się nie zepsuło. 5 godzin, to spokojnie. O, Cecylia już idzie spać. Przyspieszymy troszeczkę. Bierzesz sobie? Bierzesz. To ja sprzedam. Op. Okej. I może też spróbujesz później skorzystać z nocnika? Może ci się uda. Aha, ty sprzedaj ten obraz. O, 2 100 7. Wow, co to za osiągnięcie realistyczne. Pozostaje pogodny przez... O, nie wiem, kto tam pogodny jest, ale okej. Te osiągnięcia, powiem wam, bijają się jak chcą. Kompletnie nie wiem, na jakiej zasadzie. No zobaczcie, bardzo się przyjaźnią. Już im się polepszył trochę poziom tej znajomości, także fajnie. No i co, słuchajcie, chyba będziemy powoli kończyć, bo tutaj już Dominik nam podrósł. Chłopaki jutro mają urodziny, także myślę, że któryś tutaj pójdzie jeszcze spać do Cecylki. No i jutro zrobimy chłopakom urodziny, znaczy w kolejnym odcinku, prawda? Słuchajcie, czy my... Zróbmy sobie termostat na chłodniej. Tylko przyspieszę jeszcze troszeczkę, niech ona dokończy ten obraz. Okej. Pokaż, talerzyk odłożyłeś? Odłożyłeś, okej. W takim razie wyrzucam tutaj talerzyk, ciach. I zuch, chłopak. Aha, powoli ci spada tutaj. No to później sobie przyjdziesz pogaworzyć z tutaj, z jakimś dinozaurem. Okej. Czy ty skończysz dzisiaj ten obraz, czy nie? O, super. To na pewno sobie skorzystasz i pójdziesz coś ugotować, bo... pójdziesz coś ugotować, może zobaczymy, co tutaj dobrego możesz gotować. Omlety mamy. Może tą rybę z frytkami. Okej. O, jaki ładny piesek i kotek.
Muszę jakąś serię wymyśleć z pieskami i z kotkami, bo bardzo mało gram zwierzakami, słuchajcie, a jest to super, super zabawa. O, zobaczcie, ile mamy tutaj rzeczy w ogrodzie do zebrania. Trzeba będzie je zebrać, na pewno. Czy ja będę mogła je położyć tu jakoś? O, zobaczcie. Ja je poukładam tam, muszę, bo ona miała bliżej. Poprzejmuję na własność i je posprzedajemy. To będzie już jakaś kasa, nie? Zawsze to coś... Okej, słuchajcie, ja kończę, bo już mi tu pies zaczyna szczekać. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Buziaki i pa, pa!